Halleluja! Kochani, posłuchajcie mnie! Jestem zamelony i przyjechałem do was z Warszawy. Jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Ludźmi, którzy poznali osobiście żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Kochani, wychowałem się w rodzinie katolickiej i tak mnie wychowywano. Narzucano na mnie ciężar. Decydowano za mnie i tak dorastałem. Ale gdy dorastałem, to w moim sercu pojawiała się pustka. I tak się bujałem, trzymałem stery swojego życia. I gdy dorastałem, to przez tą pustkę próbowałem sobie ją wypełnić alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, wszystkimi rzeczami, jakie są na tej ziemi, bo ta ziemia jest skażona. Kochani, byłem 8 lat uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem, jeździłem po imprezach techno w Polsce. Byłem dealerem narkotyków. Dwukrotnie umierałem. Dwukrotnie miałem wypadek samochodowy. Ale ja dziś żyję, bo poznałem Jezusa w swoim pokoju. Gdy zjeżdżałem, gdy umierałem, zawołałem ze szczerego serca: Jezu, jeżeli Ty jesteś, jeżeli w ogóle żyjesz, to objaw mi się i ogarnij moje życie. Kochani, i właśnie wtedy coś wjechało do mojego pokoju. Wjechał Jezus i spotkałem się z Nim w duchu. Spotkałem się z Nim w duchu. I gdy ja się nawróciłem, ja się tam nawróciłem. Ja padłem na kolana, zacząłem płakać z mojego starego życia, bo moje stare życie było i jest mi wielkim grzechem. Bóg pokazał mi cały rozdział starego mojego życia, jak się paprałem. Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jeżeli dziś świadomie się paprasz i żyjesz w grzechu, idziesz do piekła. I ja tu dziś jestem po to, aby ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest żywym Bogiem, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy. On zapłacił za ciebie. On wziął na siebie wszystko. Ciężar, grzech, potępienie, przekleństwo, odrzucenie. Ja byłem człowiekiem odrzuconym. Byłem człowiekiem odrzuconym. Miałem problemy z psychiką, ale gdy spotkałem Jezusa, On zregenerował moją psychikę. Bo Jezus Chrystus jest lekarzem, jest chirurgiem. On jest dla was wszystkich. Ale przyjacielu, musisz się narodzić na nowo. Musisz się narodzić na nowo. Tak ja to zrobiłem. Nic mnie nie zmieniło. Żadne instytucje, żadne religie. Ale spotkanie ze świętą osobą. Duch Święty przyszedł do mnie, przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I dziś jestem nową osobą. Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Jestem wypełniony Duchem Świętym. Bóg przeze mnie uzdrawia, wypędza demony. Gdy położę na kogoś rękę, bo w Słowie Bożym mu jest napisane, że ręce na chorych kłaść będziecie, a oni uzdrowieją. Jezus powiedział, że większe rzeczy będziecie czynić ode mnie w mocy mojego ducha. I to jest dla was za darmo. Wystarczy, że prosty akt wiary i wyznania, że wyznacie i uznacie, że Jezus jest Panem, jest Królem, jest Zbawicielem. Zaprosicie Go do swojego serca i oddacie Mu stery swojego życia, bo to, co dziś was oddziela od Boga, to jest wasze ego. I ja byłem odwrócony do Boga plecami, ale ja dziś żyję z Bogiem 24 godziny na dobę, nie w niedzielę. Tak to każdy z was chodzi, w niedzielę do kościółka, klęczy, różaniec, spowiada się księdzu, ale gdy wychodzi, dalej to samo, bagno. I dalej nosi ten ciężar. Ale ja dziś jestem wyswobodzony i jestem nowym człowiekiem. To jest dla was za darmo. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Do Boga przychodzisz prosto. Bóg jest prosty. Dziś jest dzień zbawienia. Jeżeli jesteś chory, zniewolony czymkolwiek, przyjdź, pomodlimy się o ciebie. Zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli masz problem z uzależnieniami, męczy cię to. I Jezus Chrystus chce dziś wyswobodzić ciebie. Wyswobodził mnie. Byłem narkomanem. Dealerem narkotyków. Mnóstwo przyjaciół skręciłem w to. Ale Jezus umarł.
umarł za moje grzechy na krzyżu. Jego święta krew mnie oczyściła, obmyła mnie. On mi wybaczył wszystko. I ty dziś możesz ściągnąć maskę, zrzucić to z siebie każdy ciężar. Przez prosty akt wiary możesz mieć dziś wybaczone. Nie musisz chodzić do księdza. Słowo Boże mówi, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik, który nas z nim łączy. I jest to Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi. I Jezus Chrystus jest mostem do Boga Ojca. Wychowałem się bez Ojca, ale gdy poznałem Jezusa, On objawił mi tatusia. Dziś jestem zaakceptowany, czuję się bezpiecznie. Doświadczyłem pełnię miłości. I ta miłość jest dla was, prawdziwa miłość. I Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą, jest życiem. Ewangelia jest życiem i Ewangelia daje życie. I dziś słyszysz słowa Ewangelii. I Ojcze, ja się modlę z tego miejsca, aby to słowo przenikało ludzi, którzy słuchają, którzy się otwarli na te słowa. Duchu Święty, docieraj do tych osób teraz, którzy słuchają tego poselstwa, do ludzi, którzy mają otwarte serca. Ojcze, ja pragnę, aby oni doświadczyli tego, co ja doświadczyłem, bo to jest dla nich. Niebo jest dla was, ale musicie narodzić się na nowo. Nie musisz się starać być dobrym człowiekiem. Możesz przyjść brudny do Jezusa. Też ja zrobiłem to. I w jednej sekundzie będziesz pewny, że będziesz w niebie. Będziesz miał pewność zbawienia. Jeżeli dziś nie masz pewności zbawienia, przyjdź, porozmawiajmy, pomodlę się, położę na ciebie ręce. Poprowadzę cię krótką modlitwą, żebyś pojednał się z Jezusem, żywym Bogiem. I wypełni cię Duch Święty. I będziesz żył tutaj, na tej skażonej ziemi, bez spiny. Będziesz każdego dnia budził się szczęśliwy, dziękował Bogu, że cię stworzył. Będzie cię cieszyło wszystko, to co cię dookoła otacza. Halleluja! W imieniu Jezusa ja usuwam religię, bo religia w imię Boga oddziela człowieka od Boga. Chrześcijaństwo to nie jest religia, to jest relacja osobista z Jezusem. Przyjdź dziś do Jezusa takim, jakim jesteś. Przestań go zaczyć. Potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz zbawienia. To jest proste. Ja do Jezusa przyszedłem naćpany i On wyciągnął do mnie dłoń i powiedział, że mnie kocha i że mnie już takiego nie zostawi. I dziś jestem świadectwem, że Jezus Chrystus jest potężnym Bogiem i żywym Bogiem. Halleluja! Zapraszam was, kochani, posłuchajcie świadectw ludzi, którzy również doświadczyli tego, co ja. Nie musisz być narkomanem. Ale jest dziś dla ciebie. Zbawienie dziś jest dla ciebie. Zapraszam cię. Porozmawiajmy. Nie bój się i nie lękaj. Nie bój się i nie lękaj. To jest proste. Ewangelia jest prosta. Bóg jest prosty. U Boga jest tak, albo nie. Ja dziś przed tobą kładę życie, albo śmierć. Ale wybierz życie, abyś żył. Bo to, co tutaj jest, to się skończy. Ale pytanie, co będzie dalej? Gdzie twój duch trafi? Zadaj sobie to pytanie. Co ten gość mówi? Dawniej byłem poprawnym człowiekiem. A dziś jestem wypełniony Duchem Świętym. I nie o własnych siłach tutaj stoję. I Jezus Chrystus żyje we mnie. I to jest dla ciebie, przyjacielu. Nowo narodzenie dla ciebie. Halleluja.